Dzień dobry. Ja jestem Urszula i właśnie czytam Pismo Święte i właśnie rozważamy. I ja mam właśnie pytanie, czy ty właśnie, bracie, uznajesz, że Jezus Chrystus jest Ojcem? Ciekawe pytanie. Czy Jezus Chrystus jest Ojcem? Wiesz co? Znaczy, ale w sensie jakim? W sensie No, Bogiem Ojcem, czy... tak. Tak, w sensie, że No nie, jest. to są inne postacie jakby, to są inne osoby, w sensie, no tak. Jest Bóg Ojciec, jest Syn Boży i jest Duch Święty, no. Syn Boży jakby to jest Jezus, a Ojciec, no to jest Ojciec, to są jakby dwie postacie. A Chociaż czy. one się przenikają, one współpracują ze sobą i są jednością jakby, nie? To, no, tak to ja rozumiem, nie? A Ale czy jest to Jezus ewidentne. Chrystus ma dzieci? Czy ten Syn Boży ma dzieci? Ale jakie? Fizycznych? Fizycznych nie ma. Duchowe. Ma tylko duchowe, tak, no tak. No to jest ojcem, jak ma No, dzieci. duchowym ojcem, bo ja myślałem, że chodzi o coś innego. No. No bo Izajasza właśnie 9:5:6, że jest właśnie napisane: Ojciec odwieczny, Bóg mocny, Książę spokoju. Że uznajemy właśnie Chrystusa za Boga Ojca w niebie. Bo właśnie wszystkie religie odrzucają Jezusa, nie chcą go wywyższyć, uznać za Ojca swego. Bo mówią, że Ojciec Jezusa jest ich Ojcem. Za bardzo, no nie wiem, nie spotkałem się z takim pytaniem, z takim problemem jakby, więc ciężko mi tutaj odpowiedzieć tak do końca. No bo Muszę sama nie teraz wstać, jest mi Ojciec Jezusa, ciężko. Bóg Stwórca, nie, co stworzył ten fizyczny świat, No. ma tylko jednego, jednorodzonego syna, No tak, tylko z drugiej strony też, któremu wszystko to znaczy, przekazał. tylko że Jezus też był dużo wcześniej, już razem z Ojcem się pojawił. To nie jest tak, że, znaczy tak, jak Jezus przyszedł na świat, to jakby Ojciec go tam zesłał, współpracując z Nim, zesłał go, tak, zrodził go w ten, ale tak naprawdę zanim Jezus się urodził, to On i tak był. Jezus był razem z Ojcem w niebie, więc no, to jest Słowie takie trochę dla... proroczym się narodził. Mojżeszowa 3:15. Te słowo No nie wiem, prorocze musiałbym to. to doczytać ten, bo no nie wszystko wiem i też teraz jestem w pracy, to ciężko mi tak odlecieć w te sprawy duchowe, bo tutaj różne rzeczy robię, więc Nie, bo ja właśnie no. wierzę, że będzie jedna owczarnia i jeden pasterz, że religie właśnie same się porobiły religiami i przekręcają Słowo Boże. Ludzie uwierzyli w kłamstwo i wiem, że No każda tak, religia no. prowadzi do śmierci, nie? A Chrystus jest naszym Zbawicielem i mamy Jego naśladować 100% i za Tak, no Chrystusem. tak. No i wtedy mamy te życie wieczne właśnie, że umieramy dla tego świata, dla kłamstwa, dla pożądliwości. A A też jeszcze żyjemy właśnie dla. teraz, też jeszcze rozważałem, teraz mieliśmy we wtorek grupę domową miałem i tam było w liście do Efezjan, był taki tekst, że właśnie od Niego pochodzi wszelkie ojcostwo. Od Jezusa, tam było o Jezusie i że tam było tutaj napisane, że od Niego pochodzi wszelkie ojcostwo. Więc to też jakby to takie duchowe ojcostwo, no też jakby od Niego jest zapoczątkowane. No. Tak, bo To jest ty. trzeci rozdział Efezjan, no, z tego co pamiętam. No. No Także właśnie, no, to jest ciekawe, ciekawe to jest. No. bo jak ojcem wiary Abraham też był nazwany. Abraham był nazwany ojcem wiary. Tam apostoł Paweł też był nazwany ojcem, bo zdradzał te dzieci duchowe, czyli tam No Tymoteusza, czy tak. no w sposób. A Chrystus teraz też ma dzieci, bo dostał od swego No ojca. tak, jest dla nas ojcem, tak, No no. i jest właśnie dla nas ojcem za Adama, bo w Adamie umieramy, a w Chrystusie mamy życie wieczne. No i właśnie ta Chrystusa miłość i prawda będzie nas łączyć w jednego pasterza, a religie się rozpadną, bo to religia to jest biznes, komercja, nauki ludzkie zmieszane ze Słowem Bożym. No a Zgadza się, my mamy zgadza się. szukać tej prawdy, nie? Zgadza się, Absolutnej tak. prawdy, która jest w Chrystusie. No i brat Bogdan, może było pobłogosławić To bracie, jej strzecić. ojciec to w niebie to Chrystus, ten co apostoł Paweł się nawrócił.
On był bardzo gorliwy, to Dzieje Apostolskie 9 rozdział od 5 do 25 i on był wybrany wtedy. Efezjan 1:4 jesteś wybrany, Mateusz 24:31 jako anioł, bo aniołów ma Chrystus, pastorów nie ma. Wszystkie religie właśnie są w świecie jak faryzeusze, bo nie prowadzi ich duch prawdy, Jana 14:17, a ci, co są z prawdy, 1 Jana 4:6, to słuchają właśnie głosu. I Chrystus ma prawo, Galacjan 6:2 to jest te prawo chrystusowe, które mamy mieć w sercu, 10 przykazań, że nie boimy się ludzi, bo w każdym człowieku widzimy Chrystusa. To właśnie ludzie zakłamani, faryzejscy boją się tej prawdy, która przez nas wychodzi, bo dzisiaj też słuchałem mszy katolickiej i on tego nie skomentował, tego wersetu Mateusz 13, rozdział 49, tak będzie przy końcu świata, wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych. I wrzucą ich do pieca ognistego, tam będzie płacz, żytanie zębów. Czyli Bóg jest ogniem trawiącym. Hebrajczyków 12, 22 do 29, tam, że jest ogniem trawiącym 29, ale my jako, on daje nam królestwo, bo on jest królem nad królami i to królestwo jest sprawiedliwości, to jest służba, właśnie Chrystus królować znaczy służyć. On daje służbę, nie władzę. Służebnictwo, tak jak apostoł Paweł cierpiał i służył, pisał listy i był przeciwko fałszywym braciom, też walczył przeciwko, oni z nim tak, go niszczyli, tak? I prześladowali go, Żydzi go też niszczyli. Także on tego biegu dokończył, nagrodę zdobył i tym prawdziwym Bogiem dla nas jest właśnie Chrystus, bo jego ojciec mu wszystko przekazał i mówi jego, słuchajcie, Mateusz 17:5. I dzisiaj faryzeusze to są w Świadku Jehowy, Adwentyści, Baptyści, wszelkiej maści księża, Kurilasy, Cyrykasy, Kwaśniewska, Andrzeje. Ja o tym wiem, bo już 20 lat duszulką głosimy i Chrystus w duchu prawdy nas prowadzi, no jego prawdę. Tu się nie zgadza, akurat, żeby pastor Kurilas Cyrykas byli właśnie takimi faryzeuszami. No są, bo ja próbowałem z Cyrykasem, no, w ogóle nie idzie. Zdania, także... No ale to papieża katolicy broni, a ty Cyrykasa bronisz? To ty za Cyrykasem, on cię sprzedał. Mateusz 24:5 i 21 do 28, on to spełnia. Także wyszło szydło z worka. HWE. No, śmieję się, bo prawda, i tak będę się śmiał, tak jakby teraz nas odrzucacie, bo pierwsza przypowieści Salomona o tym jest napisane. No, ale właśnie jak wydarzysz w czuły... No, ale znajdź przypowieści Salomona. Tam znajdź i tu znajdziemy mu świadków. Bo ja w końcu chcę mieć tą radość, co mnie nikt nie odbierze, co Chrystus obiecał. Kobieta, która rodzi w bólach, a później radość, nie? I ta radość będzie, i ten syjon się narodzi. Pierwszy przypowieści... Armagedon przyjdzie na świadków, to jest miejsce ostatniej bitwy, gdzie prawda, czyli baranek już zwyciężył. Przypowieści Salomona. Na początku 26 może zaznaczono. Pierwszy rozdział, no. Dlatego i ja śmiać się będę z waszej niedoli, szydzić będę was, gdy was ogarnie strach, gdy padnie na was strach jak burza, a nieszczęście przyjdzie na was jak wicher, gdy was ogarnie niedola i utrapienie. Wtedy wzywać mnie będą, lecz ich nie wysłucham. Szukać mnie będą, lecz mnie nie znajdą, bo znienawidzili poznania i nie obrali bojaźni. Posłuszeństwa Chrystusowego, Mateusz 17:5. Nie chcieli mojej rady, gardzili każdym moim ostrzeżeniem, dlatego muszą spożywać owoc swojego postępowania. Czyli Cyrykasa rady daje im, to będą spożywać go. I sycić się swoimi radami, gdyż odstępstwo prostaków zabija ich. Dobrze przeczytam. No. A nie sfrafobliwość głupców ich gubi. Lecz kto mnie słucha, bezpiecznie mieszkać będzie i będzie wolny od strachu przed nieszczęściem. Czyli nie słuchamy Jehowy, Cyrykasa, Kurilasa, bo Jehowa to jest morderca. Chrystus nie uśmierci Judasza, was nie uśmierci. Jak zaufacie 100% do Chrystusa, będziecie mieć tytuły aniołów, królów, bo on jest królem nad królami. Objawienie 5:10. Nie będzie pochwycenia na obok, jest zachwycenie prawdą. On przyszedł, czasy, pory znamy. Tesaloniczan 1, 5 rozdział od 1 do 6. Bądźcie synami dnia, bo
dzień wzejdzie w waszych sercach, sumieniach. I pierwsza Mojżesza, 19 rozdział. I słońce zeszło, czyli Chrystus, i on się schował do Soaru. Teraz chowajcie się na Syjonie, bo jest zbawienie. Izajasza, 66 rozdział, 8 werset. I Psalm 2,6. Mamy króla, nie pana. Pan jest od podatków. Dlatego iskra prawdy Chrystusowej z Polski. Czasy pory już wiecie, bo już Jana 15,3. Jesteście czyści do słowa Boże, które wam głosiliśmy. No i drzewo, nie krzyż, nie pal, drzewo, przepraszamy za krzyże. Rzymian 6 rozdział 10 do 12. Umrzyjcie dla kłamstwa, grzechu. Żyjcie dla prawdy, dla Chrystusa. Szukajcie sprawiedliwości. Błogosławimy was. Błogosławimy. Oto dzień zbawienia. Bądźcie aniołami na plusie, czyli dobre łotry, czyli syny marnotrawne, które się nawrócą i przyjdą na wesele baranka. Objawienie 9, 7 do 12, 19, od 7 do 19, Mateusz 10, 8, objawienie 20, rozdział 6, werset. Skrzeszamy was. Błogosławimy.